Magazyn Zaplanuj Finanse. Planujemy finanse tutaj w Stanach Zjednoczonych, planujemy finanse żyjąc na Florydzie. Magazyn Zaplanuj Finanse na antenie Radia Deon Florida w każdy wtorek i w każdy czwartek o godzinie 12.45 na 103.9 FM i 15.20 AM. Naszym ekspertem w dziedzinie finansów jest Dariusz Godlewski. Darku, dzień dobry, witamy gorąco i serdecznie. Witam wszystkich serdecznie, a w tym słonecznym stanie. Dokładnie tak, jest ładnie, sympatycznie, chociaż parę chmur pojawiło się także i dzisiaj. Natomiast w naszym programie chmur nie będzie, a co więcej, będziemy rozwiewać te chmury, które się pojawiają w naszym życiu finansowym. Dlatego dzisiaj zapraszamy Was na podróż, jeśli idzie o plany 401k, jeśli idzie o plany, które decydują o tym, co zrobić dalej z pieniędzmi. Państwo macie pieniądze na różnych planach emerytalnych, na różnych kontach emerytalnych i zawsze zadajemy sobie pytanie, czy te pieniądze w 100% są naszymi pieniędzmi, czy jednak wujek sam odezwie się w pewnym momencie i zapyta, przepraszam bardzo, ta część jest moja, proszę oddać moje pieniądze. Darku, jak to jest z planami właśnie emerytalnymi? Szczególnie z planami emerytalnymi wygląda to tak, że to nie są wszystkie nasze pieniądze niestety. Wiadomo, tutaj chodzi o podatki. Nigdy nie były jeszcze odprowadzone od kont 401k czy kont IRA podatki. Zawsze dostawaliśmy odpis, to zaniżało nam dochód przy wpłatach i tak dalej przez wiele, wiele lat. I teraz zbliżamy się do wieku emerytalnego, no i trzeba zacząć wyciągać te pieniądze. Do tej pory te podatki były tak jakby odraczane, okej? No, ale przychodzi czas, że trzeba zacząć je wyciągać i wielu ludzi spotyka zaskoczenie, że muszą płacić od tego podatki. Niektórym się wydaje, że od pewnego wieku już podatków nie ma. Też się słyszałem, czyli jak przejdę na emeryturę, to już wtedy nie będę płacił podatków, tak? No nie, podatki zostają do końca życia. Tutaj wiek nie ma znaczenia. Teraz ile będziemy tych podatków płacić? No to wszystko zależy od wielu różnych czynników. Przede wszystkim o jakie są brakiety podatkowe w dzisiejszym kodzie podatkowym i w dzisiejszym są najniższe w historii. No właśnie i dlatego to jest pytanie, które niektórzy zadają. Czy to nie jest najlepszy moment? Czy to nie jest najlepszy moment, żeby konta 401k, konta każde inne emerytalne, na którym jeszcze cały czas jest ten podatek, czyli nie zapłaciliśmy tego podatku, żeby te konta zrobić rollover, czyli przerzucić je na konta, gdzie zapłacimy rzeczywiście podatek, ale najniższy w historii, bo wiemy, że administracja Joe Bidena już zapowiada podwyżkę podatków i my już musimy być przygotowani na to, Darku, że za kilka lat podatki pójdą w górę, czyli za kilka lat, jeśli ja dobrze rozumiem, zapłacimy od tego samego konta emerytalnego po prostu więcej pieniędzy. Tak, to znaczy obiecywane jest, że tylko te najwyższe brakiety podatkowe będą podniesione, ale tak naprawdę ta ustawa podatkowa jest tylko do końca roku 2025 i później bardzo prawdopodobne jest, że wróci do poprzednich brakietów, a być może dużo, dużo wyżej. Widzimy, jak teraz bardzo hojnie nasz obecny government rozdaje pieniądze, więc ktoś będzie musiał za to zapłacić. No oczywiście będzie to w postaci między innymi podatków, także inflacji, ale to już inny temat jest, może na następny raz. Więc dla niektórych, nie dla wszystkich, jedna ze strategii, którą mogą wykorzystać i zaoszczędzić na podatkach w przyszłości, jest tak zwane Roth conversion, czyli przekształcenie konta 401k czy konta IRA na Roth IRA. Oczywiście to trzeba zrobić odpowiednio, bardzo często to trzeba rozłożyć na kilka lat. Wiele czynników się na to składa, niektórzy próbują to robić samemu, a później się okazuje, że zrobili błąd, może za dużo albo za mało przekształcili, może za szybko, może za wolno. Więc w takich sytuacjach lepiej to zrobić pod okiem jakiegoś eksperta.
Absolutnie, natomiast my musimy mieć wiedzę, że takie rodzaje, powiedzmy, zarządzania pieniędzmi istnieją, że to państwo decydujecie i to jest ważne, Darku, ten timing, jak to mówimy, czyli moment, w którym zaczniemy spłacać tą należność podatkową. Jeżeli jest podatek najniższy, oczywiście trzeba zobaczyć, w jakim wieku jesteśmy, tak, jeśli idzie o emeryturę, kiedy to zrobić. To jest bardzo istotne, to trochę jak w sporcie. To nie tylko wieku, ale także zależy od obecnych zarobków, od przewidywalnych przyszłych zarobków i tak dalej, tak dalej. Nie jest to strategia dla wszystkich. To też jest to bardzo dobry pomysł dla niektórych. Dla niektórych być może nie. Nie chciałbym za bardzo się rozwijać, dla których nie, ale jeżeli to są przede wszystkim większe konta, powiedzmy od 300, 400, 500 tysięcy w górę, bo wielu ludzi no, uzbierało tyle pieniędzy na właśnie tego typu kontach, no to bardzo, bardzo bym proponował się przyjrzeć tej strategii. Oczywiście my w tym pomagamy. A zatem warto zobaczyć, jakie państwo macie konta emerytalne, jakie konta można przekształcać, przerzucać te pieniądze i płacić ten najniższy poziom, tą najniższą stawkę podatkową. Warto to rzeczywiście zrobić. Dariusz Godlewski, doradca finansowy z wieloletnim doświadczeniem, pomaga państwu także w tej dziedzinie, jeśli idzie o konta emerytalne. Bardzo ważne, dlatego że państwo pracowali całe życie, państwo macie te konta emerytalne, państwo nie wiecie, co z tymi kontami zrobić, jak się zachować, czy właśnie teraz coś robić. Ludzie się, mam takie wrażenie, też boją, bo nie znają tematu, bo nie wiedzą, czasami słyszą tylko od kogoś, nie wiedzą nawet i nie wiedzą, do kogo się zwrócić o poradę, kogo zapytać najlepiej, co zrobić teraz, mam takie konto, tyle pieniędzy urosło na tym koncie i nie wiem rzeczywiście, czy mam już te pieniądze wyciągać, czy mam płacić ten podatek, czy trzymać na te czarne godziny. Ja myślę, że tych pytań jest sporo i ty, Darku, masz również takie doświadczenie, kiedy ludzie dzwonią i realnie pytają: panie Darku, co ja mam dzisiaj z tym zrobić? No tak, sytuacja wygląda tak, że to, co powiedziałeś, że dlatego, że ludzie nie wiedzą, co mają robić i bardzo często nie robią nic. I boją się jakiegoś kroku postawić, zadzwonić, poradzić się i tak dalej. Ale ja zauważyłem, że no w dzisiejszych czasach jest bardzo duży dostęp do informacji, ale jest bardzo mało wiedzy konkretnej. Informacji jest wiele i ludzie sami sobie próbują te informacje zebrać, ale one są bardzo często tak różne, z różnych źródeł, że jeszcze bardziej ludzie są no po prostu zdezorientowani, nie wiedzą, co zrobić i tak dalej. A nie robienie, dokładnie, mam wrażenie, że to jest chyba najgorsza finansowa strategia. Tak, bo oczywiście można nic nie zrobić, jeżeli to jest właściwa, właściwa rzecz i posunięcie, ale bardzo często nie jest i lepiej wiedzieć z góry, czy coś zrobić, czy nie zrobić. A jeżeli mówimy o przekształceniach na Roth IRA, to może tak króciutko podsumuję, bo może niektórzy nie wiedzą, o co chodzi. Skąd, które są, tak jak IRA 401k, z odroczonym podatkiem, gdzie trzeba się rozliczyć z podatku, prędzej czy później, przekształcamy, płacimy podatek teraz, gdzie są niższe stawki potencjalnie, zależy oczywiście od sytuacji danego człowieka czy małżeństwa. I później od razu dajemy to w konto, gdzie podatków już nigdy nie będzie, do tak zwanego konta tax-free. Więc jeżeli podatki w przyszłości pójdą do góry, wtedy tych ludzi to już nie będzie dotyczyć, ponieważ no, to już jest konto tax-free, bez podatku. I można wówczas powiedzieć: tak, to są moje pieniądze, w 100%, tak, prawda, to są moje pieniądze. Słuchajcie nas, Zaplanuj Finanse. Nie tylko może wspomnę dla nas, ale także w spadku dla dzieci czy kogokolwiek, to już są bez podatku. I to są bardzo ważne informacje, jeśli idzie o finanse. Zaplanuj Finanse, magazyn w każdy wtorek, w każdy czwartek. Zapraszamy. Antena 1520 AM i 103.9 FM. Dariusz Godlewski jest naszym przewodnikiem, jeśli idzie o właśnie finanse. Państwo możecie także kontaktować się z Dariuszem Godlewskim we własnej sprawie finansowej z pytaniami. Najlepiej pytać, naprawdę. Po prostu pytajmy, dopytujmy. Najgorzej czekać,
bo czasami możemy przespać ważny moment finansowy, a to już rzeczywiście w konsekwencjach może być również odczuwalne w kolejnych miesiącach czy latach. Dlatego zapraszamy. Wtorek, czwartek włączcie 103.9 FM. Słuchacie nas w Clearwater, Clearwater Beach, także w Largo i w St. Petersburg. Tutaj również na 1520 AM, a ten sygnał słychać także na północ do Hudson, na południe do Sarasoty i daleko na wschód za Tampą. Warto nas słuchać. Pierwszy magazyn finansowy w języku polskim na żywo w każdy wtorek, w każdy czwartek. 103.9 FM, 15.20 AM, godzina 12.45. Tak więc zapraszamy w lunchtime, w samopołudnie. Darek Godlewski, Darku, dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia i zapraszamy.